Byłam kiedyś na weselu, na którym orkiestra tak rzępoliła, że w pewnym momencie goście już nie wytrzymali i słuchajcie, zrobili zrzutę po to, żeby tę kasę dać tej orkiestrze, żeby po prostu sobie tylko poszła, zeszła ze sceny i już nie wydawała z siebie żadnych dźwięków. Jeśli potrzebujesz pomocy w organizacji ślubu i wesela, koniecznie zarejestruj się w Wedding Dream App. Szczegóły znajdziesz w opisie i klikając w kółeczko w prawym rogu ekranu. W związku z tym, jeżeli nie chcecie, żeby wasi goście musieli robić dodatkową zrzutę, aby usunąć orkiestrę ze sceny, to obejrzycie ten materiał, do którego specjalnie zaprosiłam eksperta w tej dziedzinie. Jest ze mną Michał z Focus Group i właśnie porozmawiamy o tym, jak ważna jest muzyka na weselu. Michale, jak ważna? I dlaczego najważniejsza? To od muzyki zależy, czy wesele się uda, czy też nie. A jaki jest patent na to, żeby dobrać i znaleźć właśnie tą odpowiednią ekipę, żeby pasowała do konkretnej pary? Wiadomo, szukamy w internecie, szukamy wszędzie dzisiaj za, jak już znajdziemy, nie wiem, 15, 20, 30 ofert, to warto spotkać się z takim artystą, umówić się z DJ-em, nie wiem, pół roku przed swoim weselem, albo kiedykolwiek wcześniej. Po prostu spotkać się, zobaczyć, na ile to, co dostaliśmy w ofercie, przekłada się na to, co możemy dostać na swoim własnym weselu. Zastanawia mnie taka rzecz. W jaki sposób wyczuć, że osoba, z którą się spotykam za twoją radą, jest profesjonalna, nie oszuka mnie, nie naciągnie i zagwarantuje mi naprawdę usługi na najwyższym poziomie? Opinii na temat artysty możemy poszukać chociażby na Facebooku, tak? Każdy ma swój fanpage, można spokojnie wejść, zobaczyć. Jest tam zakładka recenzje, sprawdzamy sobie artystów, jakie są opinie. Tam są opinie wiarygodnych osób. Klikamy sobie w daną osobę, która dała opinię, możemy rozpocząć rozmowę z takim klientem, sprawdzić jak było. Już mamy osobę zewnętrzną, która może nam coś powiedzieć. Jak spotkamy się z naszym zespołem, czy z naszym DJ-em na wesele, warto, żeby przedstawił swoje realizacje, które ma w wersji surowej. Nie to, co mamy wrzucone na stronę, czyli są to oficjalne wideo z podkładem, tylko zobaczmy to, co rzeczywiście się dzieje na tych weselach. Czyli można sprawdzić, czy na pewno tam się dobrze ludzie bawili. Dokładnie tak. Czy to jest tak, że na polskich weselach nadal króluje disco polo? To jest temat mocno drażniący, ale oczywiście ten... Czego drażniący? Jest gorący, jest prawdziwy, jest otwarty, mówmy oczywiście, o tym. Oczywiście, tak. Czy to jest muzyka, która króluje na weselach, czy jest jej mniej niż kiedyś, czy to jest zła muzyka, czy należy jej unikać, czy może to jest właśnie sposób na wesele? Każdy klient jest inny. Trafiamy na naprawdę wiele par różnych. Jedni słuchają muzyki rockowej, są takie wesela, jedni słuchają metalu, to wiadomo, wtedy jest rozmowa z takim klientem trochę inaczej. Jeżeli klient, nie wiem, zabrania nam muzyki disco polo, tak, no bo no taki mają ładny lokal, robią wesele w zamku i chcą, żeby to wyglądało tak, jak trzeba, wtedy też trzeba rozmawiać z takim klientem, co jeżeli będą dedykacje, goście przychodzą, proszą się o jakieś piosenki. Nie robimy stricte wesela dla siebie, tylko dla naszych gości. Musimy to połączyć w całość. No to teraz takie pytanie, które najczęściej jest zadawane mi i z którym mam problem, jeżeli chodzi o odpowiedź. DJ czy zespół? DJ. Czemu? Dobra, DJ, podstawową rzeczą jest to, że DJ może zagrać wszystko, wszędzie i zaraz. DJ ma większą swobodę, może reagować natychmiastowo na sugestie gości, na klimat panujący na sali, więc moim zdaniem DJ. Zapraszam. Twoja odpowiedź wydaje mi się być oczywista, zwłaszcza, że jesteś DJ-em. A są takie pary, które jednak bez takiej muzyki na żywo nie wyobrażają sobie tego dnia. Jedni przychodzą do nas szukając typowo odtwarzanej muzyki, tak? Czyli przychodzi klient, bierze sobie DJ-a i się cieszy, jest super wesele, wiadomo. Są też klienci, którzy stoją właśnie przed wyborem, DJ czy zespół na wesele. I trafiając na nas, my łączymy te dwa światy, kreując skład, w który wchodzi na przykład DJ i wokalistka, tak? W tym momencie mamy tą muzykę na żywo, nie jest to surowo odtwarzana muzyka, nie ma może perkusji, ale jest na przykład oryginalny podkład, do którego dośpiewuje wokalistka. Możemy to jeszcze rozbić, tak? O skład trzyosobowy, czteroosobowy, gdzie dochodzą nam instrumenty, skrzypce, saksofon, dodatkowy wokalista, jeżeli mamy wokalistkę, więc możemy zrobić z tego po prostu nowoczesny zespół. Jeszcze interesują mnie takie rzeczy, którymi się zajmujecie, dotyczące oświetlenia, atrakcji, konferansjera. To wszystko jest bardzo ważne na weselu. Bardzo popularną teraz jest opcją pirotechnika, tylko pirotechnika bezpieczna, czyli maszyna, która generuje taką pirotechnikę, więc na tym może pani młoda nawet usiąść i nic się nie stanie, nic się nie zapali, ponieważ iskry są
zimne. Ale na czym pani osoba może umrzeć, przepraszam? No nie, chodzi mi o to, że na ile to jest bezpieczne, chodzi mi o to, bo pirotechnika gdyby... Na petardzie! Co robi na weselu konferencjer? Konferencjer aktywuje się wtedy, kiedy delikatnie widzimy, że nasze wesele zaczyna przygasać. Goście już trochę im brakuje energii i nawet przerwy nie dają już takiego efektu. Wtedy się aktywuje, wtedy aktywuje swoją energię, aktywuje swoje doświadczenie i wtedy napędzamy to ponownie, organizując różne akcje na weselu. I to zawsze percie. Daje efekt. Tak, to musi działać, dlatego jeżeli klient decyduje się na konferencjera, to musi być ta dodatkowa energia, którą wlewa do tego wszystkiego. Ale konferencjer też ma jedno jeszcze bardzo ważne zadanie, czyli pilnowanie harmonogramu całego scenariusza tego wesela. I to jest taka osoba, na której możemy polegać i możemy być spokojni, że dając mu scenariusz, wszystko w odpowiednim czasie, tak jak sobie zaplanowaliśmy, będzie miało miejsce. Dokładnie, pilnuje wszystkiego, całego harmonogramu, jest cały czas w kontakcie z kuchnią, czy coś się opóźnia, są ważne elementy w trakcie wesela. My też układamy bloki muzyczne, tak żeby się wszystko zgadzało też względem kuchni, więc on jest od tego, żeby podejść do kuchni, zapytać się, czy czasowo się coś zmienia. Wtedy mówi nam, dobra, przesuwamy o 15 minut danie, bo coś tam się nie posło nie tak, dlatego grając wiemy, okej, gramy kilka piosenek dalej, więc osobiście polecam, to jest podstawowa rzecz dla mnie. Kolejny temat, który jest trudny, trochę jakby od dzirej, to są oczepiny. Oczepiny, z których wiele par nawet już decyduje się rezygnować, bo jednak na tych oczepinach pojawiają się wątpliwej jakości zabawy, niesmaczne sytuacje i pary, którym szczególnie zależy na tym, żeby ich wesele było bardzo eleganckie, myślą sobie, to nie dla nas, chyba tego nie będziemy robić wcale. Jakie wy macie na to rozwiązania? Jak dla mnie powinny być szybkie. Jak poda sygnał, robimy oczepiny, czas oczepiny, wszyscy goście się chowają, bo wiedzą, że będzie jakaś zabawa, której nie chcą brać udziału. To też jest wynik tego, że zespoły i niskiej klasy DJ-e to spowodowało, że goście po prostu negatywnie odbierają oczepiny przez to, że robią jakieś zabawy, które są po prostu żenujące. I jeszcze często goście na siłę są do nich wciągani. No dokładnie. To jakieś trzy przykłady super nowoczesnych, fajnych, nieodstraszających zabaw oczepinowych. Na przykład możemy zorganizować interaktywną zabawę quiz o parze młodej, gdzie na naszym kanale czy tam na naszym telebimie wyświetlamy pytania, które wcześniej wysyłamy do pary młodej. Ona wypełnia pytania, jakie mogą im możemy zadać o nich naszym gościom. I goście odpowiadają chociażby na swoim telefonie. Serio? No dokładnie. Ale więc... czat taki nowoczesnej technologii macie? No. Jezu, to brzmi świetnie, ja w ogóle odpowiadam na swoim telefonie, to jest czat jakiś. We wszystkich innych zabawach bierze udział 5, 6, 7 osób. Tu bierze całe wesele, mamy 100 osób, bierze 100 osób i na liście są wyświetleni osoby, które opowiedziały dobrze, źle, więc później tworzy się pierwsza trójka, która zrobiła to najlepiej. Wtedy możemy ich nagrodzić jako... A zbiera się jeszcze na wózek? No zdarza się to, jak klient chce, no nie możemy powiedzieć, że nie zrobimy tego, więc no... Nie jestem za tym, ale oczywiście, jak klient chce... Klient nasz pan! Dokładnie tak. Dobra, powiedziałeś mi o tej jednej super nowoczesnej zabawie, jeszcze jakie? Jeszcze dwie chcę, minimum trzy. Na przykład, no klasycznie jak taniec z gwiazdami, brałaś udział, więc wiesz o co chodzi. Znaczy w programie podobnie, wiem, ale u was nie wiem, tłumacz. Bardzo podobnie się odbywa, para młoda jest jury, wybieramy pary, które tańczą ze sobą. Prosta zabawa, ale nie jest negatywnie odbierana. Czyli pary wszystkie sobie zabawy tańczą. Połączone z tańcem są lubiane przez gości. Dokładnie. No i trzecia zabawa? Na przykład, jaka to melodia? Z popularnego teleturnieju. Robimy dwie drużyny, pana młodego, pani młodej. I wiadomo, leci, nie wiem, Golden Eye, to trzeba odpowiedzieć, że jest to z filmu Jamesa Bonda. Proste, tak? Czyli zainspirowaliście się telewizją. It means. Teraz przejdźmy też do bardzo ważnej dla młodych par kwestii, czyli kwestii kosztów. Ile za to wszystko trzeba zapłacić? Ile kosztuje dobry DJ? Ile kosztuje odpowiednie nagłośnienie z oświetleniem? Ile kosztuje konferencjer? I ile kosztują dodatkowe atrakcje na wesele? Nie mogę każdego reprezentować, bo... Reprezentuj siebie. To są kwoty od 4000 w górę. Wtedy mamy skład podstawowy, gdzie może być DJ w połączeniu z konferencjerem, bądź DJ w połączeniu z wokalistką, tak? Czyli to już są dwie osoby. Dokładnie tak. Atrakcje, pirotechnika, jakie to są koszty? 500-600 zł w zależności, czy potrzebujemy tylko na pierwszy taniec, czy na gwiazd tortu. Odpowiednio wy musicie nagłośnić i oświetlić salę, bo rozumiem, że nie korzystacie z jakiegoś nagłośnienia sali, tylko przynosicie wszystko swoje. Dokładnie, wszystko przewozimy swoje, oświetlenie też zawsze jest w cenie. I to już jest w cenie DJ-a, to oświetlenie? Nie, to jest dodatkowo. Nie, czemu?
To przyjeżdża w zestawie. Czyli rozumiem, że w ramach nawet takiego podstawowego pakietu u Was dostaje się najwyższej jakości usługi, a jeżeli ten budżet jest większy, to po prostu można sobie zapewnić coraz to więcej atrakcji. Dokładnie, możemy to rozbijać. Okej, no to kolejna bardzo ważna rzecz. Z jakim wyprzedzeniem należy rezerwować tego rodzaju atrakcje? Ogólnie sugeruję, żeby zacząć temat organizacji wesela dużo, dużo wcześniej, bo naprawdę dobre sale schodzą szybko, dobre zespoły, dobrzy DJ-e. W naszym wypadku 2 lata do przodu to jest spoko. Jezus wartość... Maria, 2 lata do przodu to jeszcze chłopaka można nie mieć. Dokładnie. Czyli podsumowując, tak naprawdę oprawę muzyczną najlepiej rezerwować od razu w momencie, kiedy rezerwujemy salę. Najlepiej. Czasami jest tak, że klienci przychodzą, rezerwują nas i wtedy szukają sali, więc tak też się zdarza. Szalenie, co? Zdarza się. Musicie robić dobrą robotę, skoro ich tak przekonujecie. No, musi być petarda, no proste, co to mam więcej powiedzieć? Sam DJ-em ma być grubo. Ma być grubo, ma być petarda i właśnie życzymy Wam wesel pod takimi hasłami. Dokładnie. I mam nadzieję, że trochę Waszych jakichś takich rozterek udało nam się rozwiać. Jeżeli oczywiście macie jeszcze pytania, to możecie je zadawać na dole w komentarzach, a my postaramy się odpowiadać. Jak czegoś ja nie będę wiedziała, to Michał mi dokładnie podpowie. Jeśli szukasz idealnej sukni ślubnej, koniecznie umów się na wizytę w moim showroomie. Wszystkie informacje znajdziesz w linku w opisie i klikając w prawy górny róg ekranu. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka i komentarza pod spodem. Czekam też na informacje, jakie jeszcze odcinki masz ochotę tu zobaczyć. Po więcej inspiracji zapraszam oczywiście na mój portal weddingdream.com, na Instagram i na YouTube. Do zobaczenia!